No i dojeżdżamy do kolejnego punktu. A więc ucieka, albo wola ucieczka, już nie pamiętam. Chyba będzie to... O, ucieka. Pierwszy oświetlony dom. Ale to szybko przejazdem, jedziemy dalej do kolejnych dwóch. Więc śmigamy sobie. Mogliśmy wcześniej wam pokazać, fajnie były przez miejscowości oświetlone domki, ale jedziemy tak jak i w tamtym roku zobaczyć ten słynny już duży oświetlony ogród. Zobaczymy jak to wszystko wygląda w tym roku i czy jest w ogóle. Po drodze dużo tych tutaj oświetlonych ładnie domków. Zobaczymy. Dzisiaj pogoda trochę nie sprzyja, bo dosyć mocno wieje. Ale czapka na głowę i poszli. Nadia tak pokaszluje trochę i pije drugi ten dom. Bo ładnie co było oświetlone, zaraz to będzie po lewej stronie. No, tutaj coraz więcej ludzi się ładnie oświetla. No, tutaj chyba też, tylko nie wiem czy w tym roku też jest tak ładnie oświetlone. Nie? Proszę bardzo, wesoły świąt. Bardzo ładnie. Bardzo, o! Pięknie oświetlony. Ale ładnie, zatrzymamy się jak będziemy wracać, bo widzę, że też chyba... No może być z głosem troszeczkę nie halo, bo wieje. Słuchajcie, zawsze jeździliśmy tutaj drogą. Nie ma żadnego znaku, nie ma nic, że jest jakiś nieprzejezdny most czy coś takiego. Dojeżdża się gdzie do tego głównego oświetlenia na ociece się jeździło. A tu kurczę, że tak powiem, most w remoncie i nie można ten. Natomiast popatrzcie, jest inny ogród, ten, o którym już się mówili. Popatrzcie, jak też pięknie oświetlony. No, to jest cuda, po prostu jest bardzo ładnie. Wiatr, widzę, jedno drzewko przewrócił, ale jest naprawdę bardzo ładnie. No, ktoś tu ma super ogród. To chodź nie iść dalej. To jest pięknie, brama otwarta, więc myślę, że można sobie było wejść i zobaczyć. Ale ktoś ma naprawdę bardzo ładnie to zrobione. Czekamy się na to, że nie spadnie ktoś pogoda. Ale myślę, że po to ktoś bramy pootwierał, żeby można było sobie wejść. Zobaczę sobie takie prezenty, bo mógłby Tymek w przyszłym roku coś takiego zrobić. Ale super. Dziadek do orzechów. Pięknie. Gratuluję tym ludziom. Tego co tutaj zrobili, jak to pięknie wygląda, to jest naprawdę super. O, elegancko, naprawdę pięknie, drzewka. O. No, tutaj jakie, ale potężne dziadki do orzechów. Choinka, pięknie. Pięknie. Naprawdę pięknie to porobione. No. Tata jest wieża Eiffla. Aha, wieża Eiffla, pięknie. Naprawdę pięknie tam takie. Tak, ale tam nie idziemy, bo to jest kogoś trawnik, nie chodźmy po trawniku, wiesz. Chodźcie, bo ktoś zamknął bramę, wychodzimy. Dobra, wychodzimy, bo tutaj zamknął bramę, może żeby nie wchodzić. A myśmy się wpakowali komuś na odwrót. Ale pięknie to wygląda. Jeszcze raz, dobra, spróbujemy dojechać na wolę dziecka z drugiej strony. Piękny ogród. No i jesteśmy. Może narodzenie. Pierwszy chyba raz tak wcześnie. Ale pięknie w tym roku wszystko. Powiem wam, że cud miód po małych perypetiach drogowych, ale żeśmy dojechali. Po prostu pięknie. No niestety było to w tym roku, bo przymrozku nie ma. Więc się z tym liczymy, że jest ten, ale patrzcie, cały piękny ogród. O tam, jakie piękne te płynące są. Oddali. Pięknie, cały dom. Po prostu jest cudnie. Jedynym problemem jest to, że zaczęło mocno padać, więc może być troszeczkę mały problem, ale tak, to powiem wam, że jest pięknie. Oj, chyba dzisiaj niewiele pooglądamy, bo dosyć mocno pada, powiem. No. O, już przestało. Ale pięknie. Dzwon.
O, traktor tam. Tutaj maluszek. Karosa. Oj, wieje mocno. Kaszlaczek. Maluszek. I traktor jest. Antek traktory uwielbia, to dla niego jest raj. Duży traktor. No, fast track. JCB fast track. A? Petarda. Petarda. Jeszcze podejdę pod tą karocę, zobaczyć jak to jest zrobione. No, chodź zobaczymy tam. Chcesz zobaczyć? No to chodźcie zobaczyć karocę. Tylko powoli, Antoś, nie biegamy. No, idziemy. Na dół, tam pieniążki jest skarbonka. Idź te wszystkie pieniążki tam wrzuć, bo więcej nie mam, dobrze? Idź tam wrzuć z mamą. No. Jest zrobione wszystko. No, zaraz zobaczymy. Mhm. Pięknie. Antoś! Słuchajcie, pięknie tu jest, polecałem przyjechać, zobaczyć, wrzucić kilka złotych na zbiórkę, jest szczytny cel, więc jak najbardziej tak, my kończymy, jedziemy, przyjedziemy jak będzie jeszcze przymrozek albo śnieg, to jeszcze raz tutaj przyjedziemy, zobaczymy, a was żegnamy i zobaczymy. O, Nadia ma świecącą czapkę, w kamerze tak nie widać. Ale jeszcze raz, jak najbardziej, że tak powiem, polecamy przyjechać, zobaczyć. Dla dzieci to na pewno atrakcja, ale dla starszych też.
Jesteśmy i poblisko, a nie widać może teraz, po blisko 3 godzinach dotarliśmy do domu. Zrobiliśmy blisko 160 km wokół komina i teraz mała Ameryka, która jest u nas oświetlone, niezmieniony, że tak powiem, system oświetlenia, ale mamy oświetlone drzewka, tymka, domek, więc jest tutaj, musimy w przyszłym roku troszeczkę bardziej plac oświetlić i zmienić, też jak to się świeci, ale tak, to jest fajnie. Wiem, nie każdy takie rzeczy lubi, ale ja akurat lubię, mi się podoba, więc z miłą chęcią sobie przyszłym roku to jeszcze bardziej rozbudował. Ale właśnie koło domu mamy tego, girlanda się nie świeci w kuchni, pewnie się rozładował powerbank, a tutaj mamy w taki sposób. Najbardziej się nam chyba podobało nie, w osiece to oświetlenia, to się najbardziej podobało. Natomiast dziękujemy za dzisiaj, spokojnych, wesołych świąt od teamu Helpów.